Byłem wyzwanie, nie miało tak to wyglądać. Byłem blisko realizowania swojego planu. Plan był taki, żeby go obalić, ubić. Niestety to obalenie siatka zatrzymała. Mariusz gdzieś tam się pownął o tą siatkę, cofnęliśmy się razem, upadł tak mówią na mnie, ja upadłem na dół. Niestety przyjechał trochę z judo, że tam w parterze będziemy walczyć, ale niestety jest MMA. Zaczął mnie bić, leczkolwiek chciałem coś zrobić, ale w tym momencie sędzia przerwał walkę, ale było blisko właśnie do sensacji. Kilka razy próbowałeś go na biodro zabrać na taki typowy rzut judo. Tak twardo się opierał, czy po prostu nie chciałeś ryzykować utraty sił? Jest koń silny, jest. Tanio skóry nie sprzedał, jest silny, jest bardzo silny. Znaczy on chyba wiedział, co będę chciał go obalać. No ja myślę, żebym upadł by jakby tutaj, już by był rzut, tak zwany ippon w judo, ale niestety rzut nie wygrywa. Odbyliśmy się o tą siatkę, gdzieś tam sędzia krzyknął, nie bawię się za siatkę. Niestety ja się odwróciłem w tym momencie w drugą stronę, no i upadliśmy i zaczął mnie bić po prostu z tyłu. Niestety, jak się położył już na mnie, poczułem tą siłę. Mógłbyś w ogóle zdradzić, jak wyglądały te kulisy negocjacji z KSW? W ogóle ile można to tak nazwać? Czy to był taki szybki strzał i dobra, bierzemy, robimy to? Czy jak to w ogóle wyglądało od kulisy? Kulisy wyglądało tak, że dostałem telefon tutaj od właśnie menadżera tutaj Iwana Diakowicza, który jest też menadżerem Soldicia. Znamy się z innych przyczyn. Zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj, chcesz właśnie z Mariuszem? Ja mówię, Iwan, nie żartuj. No chcesz czy nie chcesz? Mówię, no chcę. No dobra, przyjedź tutaj do hotelu. Przyjechałem tutaj, tak miałem być na Rożniku, tutaj u chłopaków z Czarnej Góry, Serbii. I przyjąłem tą walkę od razu, nie zastanawiając się, gdzie nie... Znaczy, cały czas się tutaj w otoczeniu jestem, jakby tutaj w MMA. Mówię, spróbuję, jak to jest w środku z drugiej strony. Nie żałuję, próbuję i trochę mi dało to trochę do myślenia, a czemu jeszcze nie walczyć? A mieli zapasowy strój twoich rozmiarów w ogóle przygotowany? No tutaj 3 razy XL-ka była. Ale jeszcze dobrze, że trochę dzisiaj tylko rano, znaczy tylko zjadłem 12 jajek rano, także... O, to całkiem nieźle. Pomogło czy nie pomogło? No troszeczkę nie pomogło niestety. Ja wiedział, że walczę wieczorem, zadzwoniłem właśnie do żony i powiedziałem, słuchaj, nie wrócę wieczorem i mam sprawę do załatwienia. A on mówi, jaką, żona mówi, jaką sprawę? Mówię, no taką sprawę, że muszę z gościem zawalczyć, no nie? I myślę, że ona do dzisiaj właśnie może teraz ogląda i nie wierzy, no nie? Czy kontrakt jest tylko na jedną walkę, czy to w tej sytuacji gorącej, to ciężko w ogóle mówić o tych kwestiach? Całe życie trenuję judo i sambo i myślę, że tutaj bardzo mi się spodobało właśnie w oczy, szczególnie z takim właśnie zawodnikiem jak Mariusz. Bardzo mi, może nie rewanż, ale chcę jechać do niego na treningu, się sprawdzić właśnie zapasa i judo, a mam ochotę go rzucić po prostu, no nie? Bo tu mu siatka pomogła, ale myślę, że na treningu już mu nie pomoże. W poniedziałek, Mariuszku, jestem w WCA, tak? Tak. No zaraz dojem adres. Zgodzisz się ze stwierdzeniem, że w tym pojedynku po prostu nie mogłeś przegrać? To znaczy, wynik mógł pójść w dwie strony, ale ty i tak jesteś wygranym tego pojedynku, no bo walka z Mariuszem, no nie zdarza się codziennie taka oferta. No jak się walczy, to się walczy z mistrzami, no nie? Słuchajcie, to jest tak było, że jak chciałem zawalczyć z nim, spróbować, tak, się i tak dalej, i właśnie czułem, że nie, mogę przegrać, tak? Oczywiście, nie sztuka jest przegrać, tylko trzeba właśnie... No pokazałem, że mam jaja, no nie? Wyszedłem, powalczyłem, bo tutaj parę chłopaków nie chciało z nim walczyć. Mówię, dawaj, walczę. Co będzie, to będzie, tak? Najwyżej mi obije mordę i tyle, no nie? Jesteś też ochroniarzem Marcina Gortata, stał w twoim narożniku. Zamieniliście się trochę rolami, on ciebie pilnował teraz. Tym razem tak, mam nadzieję, że jeżeli przegrałem, że nie zostanę zwolniony. Dalej będę go, ochraniał. Marcinu chyba może jakaś podwyżka nawet będzie z Marcina strony, bo coś tam zostawiłem troszeczkę jakby energii w klatce. Ale tak, Marcin jest takim człowiekiem, że swoich ludzi wspiera. Przyjechał specjalnie na galę, żeby mnie tutaj wspierać. Bardzo mi miło i podziękowanie tutaj dla całego właśnie mojego teamu, właśnie dla Arka, dla trenera Bombaja, który cały czas gdzieś tam mnie męczy z tym MMA. Ale widzę, że w poniedziałek też pójdę na trening tam do niego. Przygoda z MMA się nie kończy, dopiero się rozpoczyna w pewien sposób zawodowa przygoda z MMA. Powiem szczerze, że tak, no, zawodowa tak. Niestety mam 0-1, ale myślę, że tutaj będę w każdej chwili będę bardziej trochę przygotowany teraz, bo mówię, no wczoraj leżałem, przeczoraj leżałem, trochę porzucałem się tam z kolegami z judo, ale teraz jak będę czekał na takie telefony, będę przygotowany codziennie. To co, dziękujemy bardzo za występ. Uratowałeś tak naprawdę walkę wieczoru, przynajmniej, a jeśli nie galę całą.
No, ja się cieszę, że mogłem tutaj pomóc. Dziękuję Wodarzu, że mi dali taką szansę, bo myślę, że w moim miejscu jest tysiące innych ludzi. Tak naprawdę mocnych zawodników, bo ja nie mogę powiedzieć, znaczy teraz mogę powiedzieć, że mam 1-0 rekord niestety w minusie, ale chciałem właśnie podziękować Wodarzom, że mi dali tutaj szansę. Mariuszowi podziękowałem, bo też dostał pytanie, czy ze mną chce walczyć. Powiedział, spojrzał na mnie i mówi, walczy z tym grubasem. No i mi walczyli. No. Żona będzie zadowolona, że wrócisz do domu i możesz powiedzieć, że to się w ogóle nie odbyło, nie? Tak, tak, żona będzie zadowolona, ale ja się nie wracam do domu. Bez after party. To co, dziękujemy jeszcze raz. Dzięki. Dziękuję.